Telegram. Nowa era narkobiznesu. Czy aplikacje mobilne zmieniły zasady gry na tym rynku? Czy Telegram zaczął udostępniać dane służbom? Dlaczego ta aplikacja stała się tak popularnym miejscem dla przestępców? Między innymi te tematy poruszam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Chociaż w krajach na zachód od naszych granic obserwuje się trend dekryminalizacji marihuany, to nadal prosperuje nielegalny handel różnego rodzaju substancjami odurzającymi. Cyfrowi sprzedawcy nielegalnych substancji zaczynają dominować nad tradycyjnymi dealerami klubowymi, przesuwając nielegalny rynek z ulic do aplikacji. Użycie Telegrama ułatwiło dostęp do dragów, które są teraz coraz łatwiej dostępne i potencjalnie bardziej niebezpieczne w składzie. Jeśli interesuje Cię półświatek przestępczy w krajach zachodnich i jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz, aby być na bieżąco z moimi produkcjami w tej tematyce. Tymczasem lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Amfetamina jako polski produkt eksportowy. Oprócz takich towarów jak rzepak czy oscypki, Polska zdaje się być także ważnym eksporterem amfetaminy. Dane wskazują na wzrost liczby wykryć laboratoriów oraz konfiskat substancji do produkcji tego narkotyku, co sugeruje znaczącą rolę Polski w produkcji kluczowego składnika amfetaminy i metamfetaminy na rynek europejski i międzynarodowy. W roku 2021 zanotowano likwidację 105 laboratoriów produkujących amfetaminę w Unii Europejskiej, z czego 25 znajdowało się w Polsce. Inne kraje z większą liczbą takich laboratoriów to Niemcy i Holandia. Dodatkowo w tym samym roku zamknięto 15 miejsc produkcji syntetyku, z czego aż 14 znajdowało się w Polsce, co jeszcze bardziej podkreśla naszą rolę w tej dziedzinie. W ostatnich latach w Unii Europejskiej zlikwidowano ponad 300 miejsc związanych z produkcją amfetaminy, w tym zakłady produkcyjne oraz magazyny chemikaliów. Polska ze 114 zlikwidowanymi obiektami w 2021 roku umocniła swoją pozycję jako jeden z głównych graczy w produkcji i konsumpcji amfetaminy w Europie. Biznes narkotykowy w erze cyfrowej. Internet całkowicie zmienił oblicze wielu branż, w tym również rynku nielegalnych substancji psychoaktywnych. Współcześni dilerzy opuścili ciemne zaułki i zamiast tego przenieśli swoją działalność do sieci, wykorzystując aplikacje takie jak Telegram, które stały się wirtualnymi bazarami różnorodnych nielegalnych usług i towarów. W obrębie tej aplikacji można w łatwy sposób nawiązać kontakt z ekstremistycznymi grupami, zakupić heroinę, broń, skorzystać z usług seksualnych, a nawet dodać do swojego wirtualnego koszyka sfałszowane dokumenty tożsamości lub prawo jazdy. Wybór metody dostawy jest różnorodny. Od tradycyjnych paczkomatów, przez kuriera, aż do opcji dead drop, gdzie sprzedawca wskazuje miejsce publiczne, jak ławka w parku, gdzie zostawia towar. Mimo pozornej łatwości, takie transakcje są dalekie od bezpiecznych, co potwierdza niemiecki magazyn, komentując te zmiany w następujący sposób. Telegram stał się miejscem, gdzie prawie każde przestępstwo internetowe jest dostępne. W odróżnieniu od darknetu, gdzie aby znaleźć czarny rynek, konieczne jest posiadanie konkretnego adresu, na Telegramie zakazane oferty są często łatwo dostępne. Platforma ta ogłasza się jako miejsce niepodległe państwom i władzom, oferując swobodę słowa, co przyciąga różnego rodzaju ekstremistów, handlarzy narkotyków, oszustów, a nawet twórców list śmierci z nazwiskami polityków. W ten sposób Telegram przekształcił się w rodzaj darknetu na każdą kieszeń bez potrzeby posiadania skomplikowanego dostępu. Czy Telegram zaczął udostępniać dane służbom? Według niemieckiego magazynu aplikacja Telegram jest wykorzystywana przez radykałów, przestępców, a nawet terrorystów. Mimo to dziennik ujawnia, że Telegram zaczął współpracować z niemieckimi organami ścigania, przekazując im dane użytkowników. Kontakty między twórcami aplikacji a niemieckimi władzami zostały nawiązane dzięki pośrednictwu firm takich jak Google, które miały przekazać adresy e-mailowe założyciela Telegrama Pawła Durowa. Mimo tych działań niemiecki magazyn opisuje Telegram jako mroczne imperium i prawdopodobnie najniebezpieczniejszą platformę czatową na świecie, nazywając go nawet terrorgramem. Raport wskazuje, że publiczne odmowy Telegrama dotyczące żądań informacji od organów ścigania są jedynie zasłoną dymną. W rzeczywistości, powołując się na wewnętrzne źródła, aplikacja dostarcza dane użytkowników Federalnemu Urzędowi Kryminalnemu, szczególnie w przypadkach podejrzeń o terroryzm oraz wykorzystywanie dzieci. Pomimo tych działań Telegram nadal twierdzi, że nie przekazał danych żadnej stronie trzeciej. Dlaczego przestępcy wybierają akurat Telegram? Telegram stał się popularną aplikacją, co wynika z kilku funkcji platformy zapewniających użytkownikom dużą prywatność i anonimowość. Po pierwsze,
platforma oferuje zaawansowane szyfrowanie, w tym szyfrowanie end-to-end w rozmowach tajnych, dzięki czemu tylko uczestnicy rozmowy mają dostęp do wymienianych treści. Dodatkowo użytkownicy mogą zakładać konta bez ujawniania swojej prawdziwej tożsamości i używać numerów telefonów z różnych części świata, co komplikuje ich śledzenie. Telegram nie prowadzi centralnego nadzoru nad treściami publikowanymi w prywatnych kanałach i grupach, co pozwala przestępcom swobodnie wymieniać się informacjami i koordynować swoje działania. Platforma umożliwia również tworzenie botów, które automatyzują przesyłanie wiadomości i zarządzanie transakcjami, co jest często wykorzystywane do masowej dystrybucji ofert nielegalnych produktów i usług. Dodatkowe funkcje, jak ograniczenia w tworzeniu screenshotów czy trudności z monitorowaniem treści, utrudniają organom ścigania działania przeciwdziałające. Co więcej, globalny zasięg Telegramu umożliwia przestępcom działalność na międzynarodową skalę, co obejmuje przemyt, handel narkotykami, bronią czy fałszywymi dokumentami. Wszystkie te cechy sprawiają, że Telegram jest atrakcyjny dla osób działających poza granicami prawa, ceniących sobie anonimowość, szybkość i zasięg swoich operacji. Narkoinfluencerzy. Zjawisko wykorzystywania narkoblogerów do promowania narkotyków wśród młodzieży jest alarmujące i pokazuje, jak nowoczesne technologie i media są stosowane w nielegalnych i szkodliwych działaniach. Grupy przestępcze stosują wyrafinowane strategie marketingowe, które są szczególnie skierowane na młodych ludzi, zwykle bardziej podatnych na wpływy i poszukujących akceptacji oraz wzorców na platformach internetowych. Narkoblogerzy często prezentują się jako atrakcyjne, buntownicze postacie żyjące pełnią życia, co ma ogromny wpływ na młodzież, przyciągając ich uwagę i promując ryzykowne zachowania oraz normalizując stosowanie narkotyków. Grupy przestępcze świadomie rekrutują osoby mające już pewną bazę obserwujących lub te, które są skłonne do skrajnych zachowań, by szybko zyskać na popularności. Takie postacie stają się narzędziem w rękach tych organizacji, służącym do rozpowszechniania ich produktów. Cyfrowa dostępność umożliwia łatwy dostęp do szerszej publiczności niż tradycyjne rynki narkotykowe, co ułatwia nie tylko sprzedaż, ale również przyciąganie nowych użytkowników. Aktywność narkoblogerów prowadzi także do poważnych konsekwencji prawnych i społecznych, zarówno dla samych influencerów, jak i ich obserwujących. Skutki te mogą obejmować uzależnienia, konflikty z prawem, a także długotrwałe problemy zdrowotne i społeczne. Podsumowanie dzisiejszego odcinka. Telegram stał się popularnym miejscem dla przestępców i oszustów, głównie z powodu braku kontroli treści i możliwości zachowania anonimowości przez użytkowników. Te cechy sprawiają, że platforma jest atrakcyjna dla osób, które prowadzą działalność na marginesie prawa. Choć wprowadzenie surowszych środków bezpieczeństwa i lepsze egzekwowanie istniejących przepisów mogłyby ograniczyć nielegalny handel na Telegramie, obecne działania są zbyt wolne w porównaniu do tempa rozwoju aplikacji. Problem handlu narkotykami przez Telegram jest poważny i wymaga zintegrowanego podejścia, które powinno obejmować zarówno działania władz, jak i edukację społeczną na temat zagrożeń związanych z takimi działaniami.